Takie coś to za granicą, proszę Państwa, mamy wibracje, opcje za granicą prosto. Dla naszych seniorów, dla całego
Ale z Polski dane przynieść? Mojego brata księdza Józefa Salezjanina i księży Salezjaninów w Lądzie, moją parafię Zabudowie, księdza Bogusława, który nas w Bułgarii odwiedzał, i wszystkim życzę szczęśliwego nowego roku, Maryjana, Bożego błogosławieństwa i wytrwałości. Maryja, to dziewica, nam bo nasza wroga mgrzybi, tam bo nasza wroga mgrzybi. I to są te kotlety. Wiem, że jesteś chory, pisałem dużo do ciebie. Z okazji, że ksiądz tutaj jest od ojca Rydzyka. Życzymy ci z Janką wszystkiego. Jak się święty w towarzystwie pary prezydenckiej udaje się na pokład samolotu lotniczych. Bardzo dobre jedzenie dają, bo oni są widocznie bardzo bogaci. Ameryka Łacińska, trudności różne, różne
Nie jesteś fizykami, myślimy, że lekcja do rodzin młodzieży kończą się, że są namieć. Diagnozy sprawnie przebiegły bez większych problemów, no i przede wszystkim, jak ufamy, z ozdrowymi owocami. Jakby się pytało, gdzie w ogóle pana Madeusz jest, to może że Panama, jaka jest flaga, gdzie to w ogóle jest, to tylko kanał Panamy, oczywiście tam jest w świadomości, tak, ale się zaprowadził, no to tak już trzeba było pewnie posperać na łapie, czy nie, że słuchajcie. Tak, ale lecz nie tylko, że kontrolę, cieszymy się również z problemów, jak starze, spotkamy się z tym, że słuchajcie, pisanie, poradne czasy, że nie było, że kontrola, że się odnosi, także przedmiocze internetowe. W kierunku Lizbony mieliśmy taką okazję i szczęście rozmawiać z patriarchą Lizbony, księdzem kardynałem Manuelem Clemente, ojczym Witoldzie. Jak zareagował ksiądz kardynał na decyzję Ojca Świętego, że tam w Lizbonie na portugalskiej ziemi kolejne światowe młodzieży się odbędą? To znaczy, on już wiedział oczywiście, przyjeżdżając do pana, że to już takie decyzje są podejmowane wcześniej. Mówił oczywiście wielka radość. Ale to była decyzja, pragnienie, które nie było nowe w Portugalii. No i mówił tak, myśmy już od wielu lat pragnęli, żeby u nas też odbyło się w Portugalii. Bo dziadowanie to nie. Oczywiście spotkania TZ, proszę Państwa, Państwu coś powiem. Proszę Państwa, człowiek to się tylko ośmiesza, bo ludzie są ateiści i oni mają argumenty, że wierzy w Boga, a za wszelką cenę dom, jego rodzinny dom. A jak była wojna, to rozwalili bombą. A jak Ruscy przyjechali, na Syberię przepędzili, to z domu wypieprzyli. Proszę Państwa, o czym my tu mówimy? Jezus powiedział, że ptaki mają gniazda, lisy mają nory, a Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonić. Proszę Państwa, czy Jezus płakał z tego powodu? Czy dla Niego to był jakiś problem? Nie, bo ten dom to jest, proszę Państwa, wielkie kopa. Dlatego też katolicy się tu błaźnią w ten sposób, jeżeli tego typu piosenki puszczają, że jeszcze jest inna piosenka, że mój dom ponad wszystko. Przecież człowiek nie po to się urodził, żeby w domu mieszkać, tylko po to się urodził, żeby Bogu służyć. Albo jeżeli chodzi o ten kościół, to pierwsi chrześcijanie spotykali się w katakumbach, gdzieś w blokach, gdzie byli złodzieje, mieszkali przestępcy i byli narażeni na śmierć. I takie były kościoły, bo kościół znaczy zgromadzenie ludzi. A oni tu chcą mieć ten kościół szczegły za wszelką cenę i tylko podłość się tam w tych kościołach mieści, no bo ci księża są tacy okropni, proszę Państwa, że nie dają jeść czasem tym głodnym. To tylko może u tych kapucynów. Ale też różne cyrki robią przy okazji z łaski, że wiesz, że oni jakoby byli w posiadaniu jedzenia, picia i wszystkiego i że to od nich wszystko zależy. A diabeł miesza w kotle, proszę Państwa, i po prostu kupa śmiechu jest na wydechu. No mówiłem, lepiej z Panem Bogiem, skromnie, pokornie, a nie, że ten dom śpiewa, albo śpiewa jako żebraczka, ona wyje tutaj. Proszę Państwa, że ja tego słuchać nie mogę, już wyłączam, bo to coś takie nienaturalne nawet, tak ze świeckiego punktu widzenia. Nie wnikając, czy to prawda, czy to nie jest prawda, wiadomo, że to prawda nie jest, bo człowiek nie jest głupi. 40 lat głoszę Ewangelię o Królestwie Bożym i widzę, że po prostu ludzie, nawet jak są i po tym Uniwersytecie Warszawskim, to są często tak głupi, jak tabaka w rogu. O czym my tu będziemy gadać? Apostoł Paweł ten Uniwersytet Warszawski to do śmietnika wyrzucił. To właśnie nie Biblię, nie imię Boże, nie Jezusa, nie prawdę,
tylko te uniwersytety warszawskie, bo to przecież, jeżeli ktoś się uczy, to niech to traktuje jako dodatek mądry, głupi, bo raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. Dla niejednego Uniwersytet Warszawski jest potrzebny, a dla drugiego jest niepotrzebny, bo wbija w pychę i człowiek jest durniejszy, jest jak był. Tam jest taka jedna bezdomna, proszę Państwa, która pracowała jako bibliotekarka i ona tam w tej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego znalazła schronienie. Z tymi pięcioma siatami przychodzi. Raz tutaj na przystanku temu Andrzejowi Kołakowskiemu się reklamowała, pokazywała wszystkie swoje legitymacje, bo on też bibliotekarz. No i że ona taka ważna, że ona bibliotekarka, a tego domu właśnie, że nie ma. I ona tu się czai. I raz spała w pufie. Ja tak patrzę, że tam w rogu się wyłożyła. Ja mówię, kto tam śpi, tak zajął miejsce. A to ta babka tam, wiesz, się rozłożyła. Ja mówię, ale jaka mądra. Mnie się śmiać chciała, bo te studentki nie miały gdzie mnie do pochłonić. Nie, to jest, tam za mało miejsca jest. Oczywiście pielgrzymi mogą, czy powinni wręcz udać się do Fatimy. I to było tak śmieszne, że ona taka jako ta chytra, że, wiesz, podniosła się z tej pufy, jako taka, wiesz, kwadratowa stara babka, żeby ona jeszcze była chuda jak ta malarka bezdomna, to tam też się kryje, to jeszcze by to jakoś wyglądało, bo ona taka jest malarka, bo to ona to mówi, że to jej, to wszystko jest jej, ona jest ważna. I mówi, już tak ubiegając trochę fakty, jest, wydaje mu się, że raczej tam to będzie, na przedmieściach, w tych halach, w terenach zielonych Expo to spotkamy, ale to tak na razie... Tak mieszać tą kluską, żeby nie te zimne, bo zimne na gardło to może też nie za bardzo. I z krową jeść kotlety. A jutro ci dam do tego słoiczka, to weźmie sobie ze śmietaną tu parę tych kluseczek, to abyś przetrwał tę wojnę jakoś. Jak tak ruskie wypędzili, proszę Państwa, tym sztyletem z karabinu, wiesz, wynocha z domu na Sybir, no to jak kujną w dupę, to zorientowała się, że to nie żarty, bo to, wiesz, ludzie są przebudzeni, jak gaz wybucha, lecą w powietrze. A tutaj, wiesz, też lecą w powietrze, bo ona by tu chciała spać, a tu ona nie wie, co to jest Sybir. To wiesz, do wagonu bydlęcego, na stojąco, jedna jej sąsiadka pod numerem 16, co mieszkała, się po prostu zesrała i wszyscy na stojąco musieli po prostu wąchać to. Także to nie była bajka. To wszystko się rozpoczęło. Na razie ostatnim etapem była Panama, kolejnym etapem Lizbona, ale też nie zapominajmy, że każdego roku w Niedzielę Palmową jest obchodzony Dzień Młodzieży w tym wymiarze diecezjalnym. Więc niech to będzie też taka nasza świadomość stawienia kolejnych kroków na tej drodze Światowych Dni Młodzieży, drodze, którą Ojciec Święty dziś Jan Paweł II wyznaczył ludziom młodym, ale też także, proszę Państwa, w Białymstoku wybudowano ogromne muzeum Sybirak, że tak jak tutaj w Warszawie jest Muzeum Żydowskie Polin, to też kontrowersje, bo ludziom się nie podoba, że jakieś pomylone, że nieprawdziwe fakty tam na kartkach narysowali, że to tak nie było, oszukali Żydzi, że tego. No to i tam oczywiście w Białymstoku, gdzie przepędzili tych Żydów przez Warszawę, tu gdzie my jesteśmy i Łódź, no bo Czarnostruga, a Warszawa to jest i tak marki blisko. No to proszę Państwa, tam tych Żydów nie ma, no ale zaczęli zjeżdżać powoli, no przepraszam bardzo. Tam nawet jest synagoga, której nikogo nie ma, jak tu Święta Magdalena Prawosławna, której też nikogo nie ma. Jak na ślubie śpiewały dwie, trzy osoby, no to proszę Państwa, to nikogo tu nie ma, no nie ma. Ja tu raz wybrałam się na ten ślub, patrzę, że jest ślub, będziemy w chórze na górze śpiewać, a to na górze chór nie śpiewa, jak jest ślub, tylko na dole i to trzy osoby, to do dupy taki ślub. Proszę Państwa, te pieniądze, co zarobią, pomiędzy
pomiędzy trzy osoby podzielą, a w Białymstoku raz było osób 70 na górze, na chórze. Że ja żartowałam, nawet mówiłam, że cholera, my z tego balkoniku to się zwalimy. No bo tyle ludzi. I każdy zarobił po 70 zł. To niech państwo sobie policzą. Ile matka, ojciec, pary młodych, rodzice muszą dać, żeby to opłacić, choćby ten chór, który dostał korowaj, czyli wódkę, kiełbasę. I myśmy tam szli do Centrum Kultury Prawosławnej i to wszystko jedli. I taka była inwentaryzacja. Czy to do Torunia? Wizerunkiem Matki Bożej Leżajskiej. Więc to też. Proszę Państwa, śpiewamy. I tak bardzo głośno na cztery głosy. I to chór młodzieżowy raczej, tak, tak. No i myśmy to śpiewali, potem po 70 zł. No ale tych ślubów w sobotę. Oraz w niedzielę. No to było chyba ze 7 ślubów. To jeden ślub 40 minut. No, para młodych, korony złote, proszę państwa. No to nażarłyśmy się, nachlałyśmy pełno pieniędzy. No, a tu w Warszawie tych ślubów nie ma, nic nie zarobić. W cerkwi nikogo. Także te katoliczki, co przychodzą tu koło świętej Marii Magdaleny, to one nie wiedzą, co to jest, bo one myślały, że to jest jakiś arabski kościół, meczet. Czyli tą najnowszą emigracją, która w tej chwili po prostu w dużej mierze ma wpływ na życie polonijne. Wiemy, że emigranci, których myśmy zastali przyjeżdżając tutaj z Polski w latach 80., powiedzmy po 80. latach, to byli emigranci w podróży z tak zwanej II wojny światowej, czyli nie tak zwanej, przepraszam, po II wojnie światowej, którzy rozsypali po całym świecie, nie mieli właściwie, wielu z nich nie miało szans wrócić do swoich domów, bo byli z terenów wschodnich polskich, które były zajęte przez Rosowietów. Moje rozeznanie sytuacji i odczucie, które mam, że tak powiem, ochotę przedstawić, jest takie, że niestety będzie to troszeczkę lata goryczy taka, bo zauważam, że emigracja, ta tak zwana solidarnościowa, w dużej mierze również była emigracją taką ekonomiczną, troszeczkę zarobkową, troszeczkę z ciekawości świata. No i niektórzy też to później działalnością solidarności. Mamy na słuchy z Ameryki. Dla przymów z Polski tutaj będących w Panamie, zanim przybył Panama. Franciszek, a więc no, miejsce bardzo ruchliwe. Ale to mówię, to też świadczy o tym, że ta pamięć jest w nim żywa. I Polska, no to Jan Paweł II oczywiście, to są te skojarzenia. Kanał panamski. Ojciec Święty Jan Paweł II jako jeden z patronów Światowych Dni Młodzieży również udał się. Proszę, widzicie państwo, to wszystko, te zdjęcia państwo macie na slajdach. Był jednym z bardziej znanych, poza tymi oczywiście związanymi z
łacińską, Oskar Romero, święty już Kościoła Katolickiego. To jest święty Jan Paweł II, również jeden z patronów. No i park Campo świętego Jana Pawła II, czyli ten metropark przy Ojciec jest w niebie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. O kogo tu chodzi? No przecież chyba nie o papieża, prawda? Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Czy papież mieszka w niebie? Papież jest uzurpatorem. Bezprawnie został papieżem. Czy potrzebny jest papież? No przecież nie był potrzebny. I tak sobie porobili. I jeszcze dewotka przyszła, powiedziała, że ona jest świętsza nawet od papieża. No ta Kryśka co do Zaleskiego przychodzi. Ja mówię tak? Dobrze, to dzwoń do papieża, czy u niego dupa świeża. Powinnaś ją wysmarować, żeby wyczyścić jaja i wszystko, co jest za na kreśce. Zwolnienie sądowych opłat. Widzisz, no to Ziobro mówi. Dla osób mniej zamożnych koszty sądowe na 30 zł. To o co tu walczyć? Także koszty sądowe, zobacz to Ziobro mówi. Także wiesz, te pożyczki straszą, proszę zapłacić, proszę zapłacić, bo potem jeszcze koszty sądowe, a tu masz ogromne. Koszty sądowe wcale nie będzie. A to za sąd nic nie zapłacisz. Oraz przyspieszenie postępowań sądowych, powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Koszty sądowe powinny być obniżane dla osób mniej zamożnych. W szczególności dlatego zdecydowaliśmy się całkowicie zlikwidować jakiekolwiek koszty na etapie postępowań związanych z szeroko rozumianym prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Minister dodał, że resort sprawiedliwości przygotował zmiany legislacyjne w kodeksie postępowania cywilnego, które mają na celu przyspieszenie w sposób bardzo istotny biegu postępowań. Nie będzie też wygłaszania orzeczeń do pustej sali.
Za godzinę prezydent Andrzej Duda powoła sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, poinformował prezydencki minister Błażej Spychalski. Tymczasem rzecznik dyscyplinarny wezwał kilku... Tak, czyli za sądy nic nie będziesz płaciła. Stare wiadomości. Polska para prezydencka uczestniczyła w Watykanie skrawowanej przy grobie świętego Jana Pawła II. Eucharystii w 40. rocznicę wyboru księdza kardynała Karola Wojtyły na papieża przewodniczył ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. Msza święta przy grobie Jana Pawła II była głównym punktem rozpoczętej wczoraj dwudniowej wizyty polskiego prezydenta w stolicy apostolskiej. Tuż po Eucharystii Andrzej Duda i jego małżonka złożył wieniec przy grobie papieża Polaka. Wcześniej na stronie kancelarii prezydenta pojawiło się specjalne przesłanie do państwa z okazji rocznicy wyboru księdza kardynała na papieża. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że my Polacy zawdzięczamy świętego Jana Pawła II. Był jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku. Święty papież Jan Paweł II na zawsze pozostanie dla nas wzorem patriotyzmu i człowieczeństwa zakorzenionego w świecie chrześcijańskich wartości. Jesteśmy dziś głęboko wdzięczni opatrzności, że dane nam było mieć w jego osobie tak wielkiego duchowego przewodnika. Ksiądz ludzie się nienawidzą, państwo zobaczą, co teraz KPO też przeszyczy tych moherowych, bo ze względu na nienawiść, na prowokowanie do nienawiści, prawdopodobnie ludzie nie będą głosowali na PiS. Ze względu nie na co innego, tylko na wywołanie nienawiści pomiędzy. Gdy ksiądz wini pana, pan wini księdza, a im wszystkim prostym zewsząd nędza. Wtedy, kiedy chodząc, snopki przewraca, a co tłuszczej kopy masa. Wnet masz urzędnika z niego. Choć tobie nie trzeba tego natknieć wieszkę kopie wrogu. Nie mnie co dasz synku Bogu. Potem wierzy po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare. A ty durna chłopko, dare, 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 dare. O, umarła. O, ducha wyzionęła. O, następna chłopka wezwana. A ty, chłopko, dare, dare, dare. O, druga chłopka umarła, ducha wyzionęła. Następna chłopka wezwana. Chłopka, rozchłopka, ja ci dam figę z maciem, to co mam. Dla rozpoczęcia budowy to wydaje się, że to jest kwestia najbliższych tygodni. Wszystko na to wskazuje. Więc można powiedzieć, że udało się, bo kiedy budowa się rozpocznie, to wtedy już będzie można powiedzieć, że klapka zapadła, że ten kanał powstanie i że problem, z którym Elbląg żyje już od wielu dziesięcioleci, właściwie od chwili, kiedy powrócił do Polski, będzie rozwiązany. Żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk podkreślił, że zakończył się etap wytyczania przebiegu kanału przez Mierzeję Wiślaną. Teraz rozpoczyna się etap uzyskania pozwolenia na budowę i ogłoszenie przetargu na wyłączenie inwestycji, zaznaczył szef resortu. Dzisiaj mamy tą niezwykle uroczystą okoliczność wkopania ostatniego słupka geodezyjnego, który wyznacza przebieg kanału przez Mierzeję Wiślaną. Jest on absolutnie zgodny z prawem, ponieważ teren ten jest terenem Urzędu Morskiego.
Polskiego, który może realizować tego typu działania jako przeszkód inwestycyjne. Przed nami kolejny element, czyli pozwolenie na budowę i rozpoczęcie przetargu na wykonawstwo. Jesteśmy już jakiś taki oczywiście realizacji projektu. Projekt jest już w 100% zakończony. Wiemy, jak będzie ten kanał wyglądał. Wiemy, w którym miejscu w związku z tym dotyczy. W tym momencie możemy w zasadzie rozpocząć inwestycję. Inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmii i Mazury. Dużo tego wycie, jest dużo. Realizowany jest pod kątem bezpieczeństwa państwa. Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji podjęła decyzję w sprawie kolejnych nieruchomości Asfaltowej 2 oraz Puławskiej 137. Decyzje zapadły podczas posiedzenia niejawnego. Asfaltowa 2, która pierwotnie należała do... Jeździł mi po grzbiecie z tyłu, po kręgosłupie i już nie mówię, jakimi wyrazami mnie określał, że jak nie odejdę stąd, to co on mi tam zrobi. I kiedy zgłosiłam, ta niedaleko stali dwaj policjanci. I kiedy podeszłam do nich, zaczęłam krzyczeć wręcz, żeby zareagowali. Powiedzieli, że nic się nie dzieje, więc ja zapytałam, czy dopiero wtedy będzie, panowie, będziecie reagować, kiedy rzeczywiście... Coś się stanie niedorzucenie. No taka jest policja, kłamliwi, wiesz, wszystkim będą służyć. No ta policja. W dzienniku następnego dnia i wówczas, no, jak komenda się tym zainteresowała, ale bezskutecznie zupełnie. Tylko gdyby nie było tego typu mediów, jak choćby nasz dziennik czy Radio Maryja, to w ówczesnym takim, powiedziałbym, klinczu medialnym, jaki panował za poprzedniej władzy, gdzie no te główne media... Nawet no, jeżeli spojrzymy na naszą walkę o multiplex, to nam wiele mówi, to ten głos pani nigdzie by się nie przedarł, gdyby nie było tego wentylu bezpieczeństwa w postaci choćby naszego dziennika, czy choćby jednego radia, w którym teraz rozmawiamy. Tak jest, ojcze, tak jest. A jeszcze chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o tę mowę nienawiści jest jednym etapem, a następnym etapem jest namowa, namawianie do przestępstwa wręcz, do przemocy. Czyli jedno z drugim się wiąże. Najpierw jest mowa nienawiści, czyli w sferze werbalnej i tutaj bardzo dużą rolę odgrywa wulgaryzm, bo dialogowanie aktorów na scenie w sposób wulgarny ze sobą, to... Nie, no nie mogę tego, wiesz... Za dużo wycie, no nie mogę tego, nie mogę. To nie jest mowa o sytuacjach pozytywnych, łagodnych, dobrych, podnoszących człowieka. Wręcz przeciwnie. Tu używanie wulgaryzmu ma podkreślać taki agresywny charakter.